Jesteśmy firmą produkcyjno-handlową z ponad 20-letnim stażem. Jesteśmy producentem znanych marek nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Poprzednie nasze marki to marka Felco, marka Globus, marka Elsner. W chwili obecnej od 2009 roku produkujemy markę Dossi, a od 2011 roku również sprzedajemy nasze produkty pod marką Pingvin. Nasze produkty cechuje dbałość o dobór dostawców warzyw i owoców. Współpracujemy z ściśle określoną grupą producentów rolnych, którzy dostarczają nam towary z okolic, z regionów ekologicznie czystych. W pobliżu naszych zakładów nie ma w ogóle przemysłu ciężkiego. Zakłady położone są od dostawców w odległości około 50 km. W związku z tym gwarantujemy, że nasze produkty, które przetwarzamy w naszych zakładach, są świeże, zebrane w ciągu kilku godzin i przerobione, zamrożone do wyrobu gotowego. W naszym zakładzie stosujemy technologię mrożenia przy pomocy tuneli zamrażalniczych. Dzięki temu uzyskujemy produkt tak zwany IQF, czyli warzywa zamrożone indywidualnie. Nie jest to zamrożenie w postaci bloków, tylko indywidualnie zamrożone warzywa. Technologia, którą u nas stosujemy, polega oczywiście na przyjęciu surowca, na inspekcji, na umyciu go, zblanszowaniu, jeżeli chodzi o warzywa, i następnie zamrożeniu. Po zamrożeniu towar jest pakowany albo w indywidualne opakowania, lub w opakowania zbiorcze. Towar z opakowań zbiorczych trafia później na linie pakujące, gdzie jest pakowany w opakowania jednostkowe. Tutaj dla przykładu, na przykład Azja z przyprawami curry lub zapakowana dorzona truskawka. Technologie, które u nas są stosowane, są przede wszystkim bardzo przyjazne dla środowiska. Jeżeli chodzi o instalację chłodniczą, nie stosujemy u nas substancji zubożających warstwę ozonową. Dlatego można powiedzieć, że nie jesteśmy zakładem, który szkodzi otoczeniu. Dzięki tym procesom technologicznym właśnie mamy do czynienia z sypkim produktem. Takiego produktu w domu nie uzyskamy, ponieważ właśnie te technologie, które posiadamy w naszej firmie, pozwalają właśnie zamrozić każdy kawałek warzywa oddzielnie czy owoców. I to jest właśnie ten system IQF, czyli zamrożenie, inaczej można powiedzieć też fluidyzacyjne, gdzie następuje głównym jakby celem tego zamrażania, to jest odparowanie, szybkie odparowanie wody. Produkt przechodzi przez ten tunel zamrażalniczy w czasie od 7 do 10 minut maksymalnie. Tam następuje odparowanie wody i dzięki temu te warzywa czy owoce nie sklejają się, nie zbrylają się i w związku z tym otrzymujemy właśnie takiej dobrej jakości produkty.